Witajcie drodzy widzowie, dziś chcemy zabawić Was fascynującą podróżą przez niezwykły świat wody. W tym filmie przedstawimy Wam 66 fascynujących faktów o wodzie, które mogą Was zaskoczyć. Dowiemy się, jakie jest jej znaczenie i jakie skrywa tajemnice. Zapraszamy Was do odkrywania niezwykłych faktów i ciekawostek związanych z wodą. Ziemia jest często określana mianem błękitnej planety. To dzięki wodzie, która pokrywa 70% naszej planety. Całkowita ilość wody na Ziemi to około 326 milionów mil sześciennych wody. Z całej wody na Ziemi ludzie mogą używać tylko około 0,3% tej wody. Tak użyteczna woda występuje w wodach podziemnych, rzekach i jeziorach słodkowodnych. 97% wody znajduje się w oceanach, 2% pozostaje zamrożone. 90% dostępnych zasobów słodkiej wody na naszej planecie znajduje się na Antarktydzie. Ziemia zawiera około 525 milionów km sześciennych wody. Ilość wody na naszej planecie nie zmniejszyła się ani nie zwiększyła w ciągu ostatnich 2 miliardów lat. Zamarznięta woda waży o 9% mniej niż woda w stanie ciekłym. To dlatego lód unosi się na wodzie. Światowy Dzień Wody przypada na 22 marca. W ciągu 100 lat jedna cząsteczka wody spędza 98 lat w oceanie, 20 miesięcy w postaci lodu, 2 tygodnie w jeziorach i rzekach oraz mniej niż 1 tydzień w atmosferze. Tylko 0,007% wody na Ziemi nadaje się do picia, a ilość ta z roku na rok maleje z powodu zanieczyszczeń. 80% wody występującej na kontynentach znajduje się na powierzchni, pozostałe 20% znajduje się pod ziemią lub w postaci pary wodnej w atmosferze. Tylko 2,5% wody na Ziemi to woda słodka. Z tej ilości 0,5% znajduje się w zbiornikach podziemnych, a tylko 0,01% w rzekach i jeziorach. Woda jest jedyną substancją w przyrodzie, która może występować w postaci stałej, ciekłej lub gazowej. Zmiany stanu skupienia wody, która istnieje głównie w postaci ciekłej, zachodzą z powodu zbliżenia się jej cząsteczek. Im bliżej siebie się znajdują molekuły, tym bardziej woda jest w stanie stałym. Im dalej od siebie, tym bardziej jest w stanie gazowym. Woda rozpuszcza więcej substancji niż jakakolwiek inna ciecz. Każdego dnia Słońce wyparowuje ponad 1 bln ton wody, która pozostaje w atmosferze, dopóki nie powróci na powierzchnię w postaci opadów. Zasoby wód gruntowych zaopatrują 80% ludności świata. 4% tych rezerw jest już skażonych. Woda jest głównym regulatorem temperatury na Ziemi. Około 70% ciała dorosłego człowieka składa się z wody. Po urodzeniu woda stanowi około 80% masy ciała niemowlęcia. Zdrowa osoba jest w stanie wypić nawet 11 litrów wody dziennie. Picie zbyt dużej ilości wody może jednak spowodować zatrucie. Woda może stać się toksyczna, gdy nadmiernie rozcieńcza poziom sodu we krwi i powoduje przez to nierównowagę poziomu wody w mózgu. Najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie zatrucia wodą w okresach intensywnej aktywności sportowej. Chociaż dzienna zalecana ilość wody to 8 szklanek, wcale nie trzeba jej pobierać wyłącznie w najbardziej oczywistej płynnej formie. Niemal każdy artykuł spożywczy lub napój dostarcza Ci wody do organizmu. Czysta woda zawierająca wyłącznie atomy wodoru i tlenu ma obojętne pH 7, które nie jest ani kwasowe, ani zasadowe. Woda rozpuszcza więcej substancji niż jakakolwiek inna ciecz na Ziemi. Gdziekolwiek się przemieszcza, woda pobiera chemikalia, minerały i składniki odżywcze. Średnio dorosły człowiek zużywa od 320 do 400 litrów wody dziennie. Płukanie toalety pochłania największą ilość tej wody. Zanim dorosła osoba poczuje pragnienie, jej ciało straci ponad 1% całkowitej ilości wody. Ciężar, który traci się bezpośrednio po intensywnej aktywności fizycznej, to wbrew pozorom ciężar wody, a nie tłuszczu. Ponad 1 miliard ludzi na świecie nie ma bezpośredniego dostępu do źródeł czystej wody. Ciało ludzkie zawiera średnio około 37 litrów wody, co odpowiada 66% masy ciała dorosłego człowieka. Ludzki mózg składa się w 75% z wody. Ludzkie kości składają się w 25% z wody. Krew ludzka składa się w 83% z wody. Człowiek może przeżyć miesiąc bez jedzenia, ale najwyżej 7 dni bez wody pitnej.
Miliony kobiet i dzieci muszą pokonywać dziennie ponad 10 km, aby zdobyć wodę pitną. Aby żyć zdrowo, człowiek powinien spożywać około 2 litrów wody dziennie, zużywając ponad 75 tysięcy litrów wody w ciągu całego życia. Tak jak woda reguluje temperaturę naszej planety, tak samo reguluje temperaturę ludzkiego ciała. Dlatego przy gorączce konieczne jest picie dużych ilości wody. Woda opuszcza żołądek człowieka w ciągu 5 minut od jej wypicia. Każdego roku 3,5 miliona ludzi umiera z powodu chorób związanych z wodą. 98% tych zgonów ma miejsce w krajach rozwijających się. Słona woda jest niezdatna do picia, ponieważ powoduje odwodnienie. Organizm usuwa znacznie więcej wody niż zużywa. Amerykanie spożywają 5 razy więcej wody niż Europejczycy. Do wyprodukowania jednej beczki piwa potrzeba 5680 litrów wody. Do wyprodukowania żywności, którą spożywa czteroosobowa rodzina, potrzeba około 25700 litrów wody dziennie. Do rafinacji jednej baryłki ropy naftowej potrzeba 7000 litrów wody. Do wyprodukowania jednego samochodu potrzeba 148 litrów wody. Do wyprodukowania 1 litra Coca-Coli potrzeba 200 litrów wody. Jedno drzewo traci dziennie 265 litrów wody przez parowanie. Z 1 hektara kukurydzy wyparowuje ponad 30 tysięcy litrów wody dziennie. Ponad 2/3 wody zużywanej w domu jest wykorzystywane w łazience. Spłukiwanie toalety zużywa od 7,5 do 26,5 litra wody. Podczas zaledwie 5-minutowego prysznica zużywa się od 95 do 190 litrów wody. Podczas kąpieli zużywa się mniej wody niż podczas prysznica. Kapiący kran marnuje ponad 75 litrów wody dziennie. Mniej niż 1% wody oczyszczonej przez systemy sanitarne jest wykorzystywane do picia lub gotowania. Istnieje ponad 70 tysięcy znanych substancji, które zanieczyszczają wodę. Co roku do morza trafia ponad 450 km sześciennych ścieków. Do rozcieńczania tych zanieczyszczeń zużywa się dodatkowo 6000 km sześciennych słodkiej wody. Zaledwie 4 litry benzyny mogą zanieczyścić do 2,8 milionów litrów wody. Największym zbiornikiem wodnym na Ziemi jest Ocean Spokojny o powierzchni 166 milionów km kwadratowych. Gdyby cała sól morska została rozsypana na suchej ziemi, utworzyłaby warstwę o grubości ponad 150 metrów, co odpowiada wysokości 45-piętrowego budynku. Najbardziej słona woda na naszej planecie znajduje się w jeziorze Don Juan na Antarktydzie. Woda jest tak słona, że nie zamarza, mimo że temperatura otoczenia wynosi około minus 50 stopni. W ciągu ostatnich 100 lat średni poziom morza podniósł się o 10 do 25 cm. Gdyby stopił się cały światowy lód, oceany podniosłyby się o 66 metrów. Ponieważ większość wody na świecie jest słona, wiele gałęzi przemysłu koncentruje swoje wysiłki na odsalaniu, skutecznej alternatywie pozyskiwania wody pitnej z wody morskiej. Główne źródła zanieczyszczeń związane są z działalnością przemysłową po II wojnie światowej aż do czasów współczesnych. Ziemia jest systemem zamkniętym, podobnym do terrarium, co oznacza, że rzadko traci lub zyskuje dodatkową materię. Ta sama woda, która istniała na Ziemi miliony lat temu, jest nadal w niej obecna. Na tym kończymy nasz mokry materiał. Czas kończyć, ale w niedługim czasie, mamy nadzieję, zobaczymy się ponownie. Nie zabierając czasu, szybciutko zachęcamy do subskrypcji, polubienia i komentowania. To bardzo pomaga. Prosimy także o pisanie w komentarzach, co chcielibyście w następnym filmie. Pozdrawiamy ciepło, trzymajcie się, cześć!